Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Zaczynamy naszą dzisiejszą rozmowę z gościem. Anita Gałek jest dziś razem z nami. Trener Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Ekspertka m.in. do spraw relacji pomiędzy przedsiębiorcami a klientami, bo w dużej mierze o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Dzień dobry, witam serdecznie. Rok 2023, jak się dla Pani rozpoczął? E, bardzo dobrze nowe otwarcie, bardzo intensywnie, z nowymi perspektywami, ale też z nowymi pomysłami. Do trenerów biznesu pewnie przychodzi zawsze na początku roku dużo przedsiębiorców, którzy mówi że potrzebuje nowego otwarcia, potrzebuje zmian w swojej firmie, potrzebuje nowej energii. Czy ten rok też zaczyna się taką próbą rozpoczęcia wszystkiego na nowo, czy przedsiębiorcy są zajęci innymi sprawami? Mam poczucie, że ten styczeń dla przedsiębiorców raczej jest takim też trochę miesiącem rozpędowym, też taką, takim momentem na to, żeby rozejrzeć się i zobaczyć, jakie właśnie będziemy mieć potrzeby. Więc jeśli przedsiębiorcy zgłaszają się z potrzebą wsparcia, to raczej jest to już końcówka roku. I tak prognozuję, że, że w lutym rzeczywiście pojawią się takie konkretne potrzeby. Teraz jest to kontakt taki, z przedsiębiorcami, którzy są w procesie, którzy właśnie gdzieś już o to wsparcie poprosili wcześniej, więc jest co robić, ale widzę, że też jest duża świadomość, że warto zwracać się o pomoc, jest wówczas łatwiej. Czy obecna sytuacja gospodarcza w jakiś sposób wpływa na to, jakiej. Pomocy potrzebują przedsiębiorcy. Mówię tutaj zarówno o problemach związanych z inflacją, z energią i z tym, że to słowo optymalizacja staje się w jakiś sposób słowem, które coraz większej ilości firm musi towarzyszyć. No tak, to optymalizacja towarzyszy przedsiębiorcom już dość długo i myślę, że z tym akurat przedsiębiorcy się oswoili. Obserwuję inne potrzeby, których wcześniej może tak łatwo nie komunikowali przedsiębiorcy, a mianowicie takie wsparcie w tych obszarach miękkich czyli jak wzmocnić swoje poczucie własnej wartości, jak wzmocnić odporność psychiczną, jak dawać wsparcie, ale przy dużej dawce empatii swoim zespołom, ale też i klientom. Będziemy dzisiaj rozmawiać w dużej mierze o szkoleniach, które będzie Pani prowadzić w najbliższym czasie na Platformie Szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Jak, może nie tyle jak, co z jakimi tematami wchodzi Pani w nowy rok i czy ta obecna sytuacja też jest w jakiś sposób kreatorem tego, o czym Pani będzie rozmawiała z przedsiębiorcami, z ich zespołami. A z, ze szkolami, z szkoleniami Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest tak, że one są zawsze wynikiem ankiet, i, i te ankiety właśnie dają nam taką informację, czego potrzebują nasi uczestnicy. I dokładnie te tematy, które chcę zaprezentować w najbliższym czasie, to jest wypadkowa potrzeb, więc mam komfort taki, że mam. Dużą dawkę pra prawdopodobieństwa, że, że trafię w te potrzeby. A te potrzeby oscylują, tak jak już wcześniej powiedziałam, właśnie wokół budowania relacji czy to z zespołem, czy to z klientami. Ale relacji w takim trudnym, turbulentnym czasie, gdzie rzeczywiście to nasze postrzeganie rzeczywistości bardzo się zmienia, odbieranie rzeczywistości jest też inne, no i te trudności, z którymi borykają się przedsiębiorcy, ale przecież też klienci oni też bardzo często są przecież przedsiębiorcami albo po prostu uczestnikami tego dzisiejszego świata. No, który chyba dla nikogo łatwy nie jest. Jedno ze szkoleń, które będzie na agendzie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w lutym, to szkolenie dotyczące zarządzania zespołem rozproszonym. Czym jest w definicji roku 2023? To jest bardzo ważne, bo domyślam się, że zespół rozproszony dekadę temu to jest trochę inny zespół rozproszony niż ten dzisiejszy. No tak, dokładnie tak, ponieważ przecież zespoły rozproszone były zawsze. Chociażby praca przedstawicieli medycznych czy przedstawicieli handlowych, ich dyrektorzy, kierownicy no, zarządzali, jakby nie było, zespołem rozproszonym. Dzisiaj to nie tylko przedstawiciele, nie tylko handlowcy, nie tylko osoby na stanowiskach bardzo mobilnych tworzą zespoły rozproszone, ale przecież te wszystkie zespoły wirtualne. Czy, czy zespoły, które pracują w formie hybrydowej, to właśnie zespoły rozproszone. I to jest trochę inne podejście do zespołowości rozproszonej, ponieważ liderzy w tej chwili bardzo często są w momencie takiej zmiany zarządzania zespołem tradycyjnym, takim stacjonarnym, i raptem z tymi samymi ludźmi. Muszą przejść w zupełnie inną formę pracy i współpracy, bo kluczowe w zespole jest to, że zespół z definicji to grupa ludzi, która dąży do wspólnego celu. No. Żeby dążyć, żeby osiągać te cele, zespół musi współpracować. No i teraz tak naprawdę e, takie szkolenie ma pokazać różne perspektywy tego zarządzania zespołem rozproszonym. Z jednej strony z perspektywy lidera, e, jak Budować tą zespołowość, ale też wzbudzenie świadomości w liderze, że bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na współpracę, bo osoby, które pracują w zespole rozproszonym, też będą miały pewną trudność, żeby się do tej nowej sytuacji dostosować. Bo jest trochę tak, i tutaj nie da się ukryć, że ten czas od momentu pandemii do dzisiaj no, trochę nam Poprzekładał funkcjonowanie zespołów. Kiedyś wszyscy pracowaliśmy zwykle na jednym piętrze, nawet. Teraz mamy pracę hybrydową, pracę zdalną, onboarding zdalny, rekrutację zdalną, tak a jednocześnie to, to nowe otwarcie pozwoliło na to, że przedsiębiorcy już nie szukają tylko i wyłącznie pracowników w jednym mieście, ale często w różnych województwach, albo nawet być może międzynarodowo. Co jest więc największą barierą menadżerów w zarządzaniu zespołami rozproszonymi i jakie błędy popełniają oni najczęściej? Będę tu odpowiadała kierując się tym, co mówią przedsiębiorcy, bo jeszcze literatury takiej fachowej nie ma na ten temat, więc ale chyba też szczęśliwie można czerpać po prostu z pierwszej linii, czyli od liderów. To, co komunikują, że stanowi dla nich największy problem, to jest brak takiego kontaktu bezpośredniego z pracownikami. Absolutnie jest to, jest to pierwszy punkt, o którym mówią oczywiście przy całym bagażu innych problemów, i to uzależnionych od i branży i, 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 i jakby formy współpracy w ogóle, to, to, to ten brak kontaktu bezpośredniego jest trudny i on pociąga za sobą kolejne inne problemy, a, a to, jakie błędy liderzy popełniają, to po pierwsze stosowanie dokładnie tych samych narzędzi, które stosowali do zarządzania tradycyjnym, powiedzmy, zespołem. Kolejna rzecz, brak umiejętności trochę wbicia się w buty tych ludzi, którzy pracują w systemie rozproszonym, i zrozumienie, że dla nich to też jest coś. Może nie zawsze trudnego, bo, bo niektórzy sobie bardzo chwalą taką formę pracy, ale jest to jednak jakaś zmiana, która może powodować e, jakieś e, nie wiem, problemy komunikacyjne, e, bariery w komunikacji. Więc e, tutaj zwracałabym uwagę i, i też zwracam z, w rozmowach z przedsiębiorcami, liderami, na to, żeby jednak e, chwycić perspektywę pracowników. Zadbać o komunikację i zadbać o to, żeby rozwinąć kompetencje, które być może nie były tak istotne jeszcze trzy lata temu. Jeżeli mogę dopytać z Pani punktu widzenia, które branże najszybciej muszą opanować zarządzanie zespołami rozproszonymi i czy kompetencje liderów w tym zakresie da się dynamicznie wykształcić? No myślę, że tutaj chyba największym takim sektorem, który pracuje w formie rozproszonej, czy hybrydowej, no to jest pewnie cała branża IT. To są również firmy, które firmy produkcyjne, które, których działy nie wymagają takiej bezpośredniej obecności w, 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 w siedzibie firmy, ale myślę, że niezależnie od tej branży. Tak naprawdę tendencje są takie, żeby jednak rozwijać przynajmniej tą formę pracy hybrydowej. Więc wszystkich liderów, wszystkich pracowników pewnie gdzieś tam w bliższej bądź dalszej perspektywie czasowej czeka być może taka transformacja. Więc warto już dzisiaj zadbać o to, żeby te kompetencje rozwijać. Kolejne szkolenie, które poprowadzi pani w pierwszym kwartale tego roku nosi tytuł Inteligencja emocjonalna domena lidera. I też się zastanawiam, jak możemy tą inteligencję emocjonalną w kontekście zarządzania zdefiniować, bowiem ten archetyp lidera w przedsiębiorstwie też, podobnie jak zresztą zarządzanie zespołem rozproszonym, pewnie w ciągu ostatniej dekady mocno się zmienił. No tak, ponieważ już odchodzimy od takiego mm, obrazu lidera jako kogoś nieustępliwego, twardego, zarządzającego tak zwaną żelazną ręką. E, no tutaj okazuje się, że w dobie właśnie tej takiej, e, tak jak już wcześniej powiedziałam, tej takiej turbulentnej e, rzeczywistości, no jednak potrzebujemy rozwijać kompetencje miękkie e, i, i potrzebujemy i tej empatii, właśnie tej. Inteligencji emocjonalnej, która pozwoli nam wyczuwać nastroje. A, a jest to trudne, jeśli mamy właśnie zespół rozproszony czy pracujący w, w hybrydzie, to, to, to dużo łatwiej pewnie nam jest w kontakcie osobistym. Te emocje wyczuwać, czy, czy zarządzić tymi emocjami. Dlatego tak ważne i coraz więcej mówi się, wraca się tak naprawdę do, do tematu inteligencji emocjonalnej, że ona w najbliższym czasie będzie determinowała efektywność lidera. Inteligencja emocjonalna mogłaby przez niektórych tych liderów starszej generacji być odbierana jako coś w rodzaju Trochę rozmięczczania, trochę przesadnego empatyzowania z zespołem, trochę odchodzenia od osiągania celów na rzecz takiego team buildingu, który no nie jest do końca nastawiony na to, na co firma powinna być nastawiona. Często pani spotyka się z liderami, którym musi tłumaczyć, że dobre efekty to nie zawsze jest takie drastyczne przykręcanie śruby. Jakby to jest chyba też istota mojej pracy, żeby umieć pokazać takiemu liderowi ten inny wymiar zarządzania i przywództwa. I no mam to szczęście, że pracuję naprawdę ze świadomymi liderami, którzy chcą się zmieniać, chcą, Ulepszać narzędzia, którymi posługują się w codziennej swojej pracy, i myślę sobie, że nawet już sam fakt, że ktoś zgłasza się o pomoc, czy o, o pomoc taką indywidualną, czy, czy o szkolenie, to już jest dla mnie informacja, że ten człowiek szuka, że ten człowiek chce. I bywa różnie, nie jest to proste. Ponieważ do tego jeszcze dochodzą wszelkiego rodzaju nasze przekonania wewnętrzne, nasze nawyki, a wiadomo, że z tym jest najtrudniej, aczkolwiek też wiemy, że zawsze się da. Więc dużo zależy od motywacji takiego lidera i od samoświadomości, bo też przy inteligencji emocjonalnej warto wspomnieć o tym, że ta samoświadomość bywa kluczowa. Inne szkolenia dotyczą na przykład well czy budowania relacji z trudnymi y, klientami. Rozumiem więc, że rok 2023 mija nam pod znakiem wspomnianej zresztą już przez Panią wcześniej samoświadomości. Tak jest. I na tą świadomość, samoświadomość y, będę chciała tutaj swoich uczestników nakierować. Y, że to jest tak naprawdę y, samoświadomość, jest punktem wyjścia do samorozwoju, bo dzięki temu odkrywaniu swoich mocnych stron i tego, gdzie jeszcze powinniśmy coś zrobić, jesteśmy w stanie wybrać swoją ścieżkę rozwoju, ale też ważne jest to, żeby tą samoświadomość wzbudzać w zespołach, żeby też w ten sposób budować motywację do rozwoju. Jest to trochę chyba tak, że te szkolenia mają za zadanie, powiem trochę kolorwialnie, ale... Utrzymać tegoż oto przedsiębiorcę w garści, bo domyślam się, że zarówno budowanie relacji z trudnym klientem... Czyli panowanie nad zespołem, który ma 20 osób, każda z innego niepiętra, innego województwa, albo na przykład z innej części miasta, czy praca z zespołem, który też jest zespołem trudnym i wymaga empatycznego, ale jednocześnie twardego lidera, no, wymaga wzmacniania przedsiębiorcy. Zdecydowanie tak, ale też moim zadaniem jako trenera, jako coacha jest praca jednak na tych zasobach i pokazanie temu liderowi, że on te zasoby ma, tylko powinien je Odkryć, i też moim zadaniem jest nie kreowanie, jak ta rzeczywistość jest trudna i ciężka, i jak, jak wiele zmian przed nami, tylko zawsze podchodzę do, do swojej pracy i do pracy z przedsiębiorcami, których właśnie trzeba przekonać do zmiany nawyków czy do zmiany narzędzi. Zawsze pokazuję, że ta szklanka jednak jest do połowy pełna, że jednak dużo już mamy, a jeszcze trochę brakuje żeby tą efektywność zwiększać. Szkolenia e, trener Anita Gałek na Platformie Szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Cały luty tych szkoleń będzie kilka, więc na pewno warto jest w nich e, uczestniczyć. E, dodam tylko, jak zawsze, że korzystanie z platformy szkoleniowej jest bezpłatne po wcześniejszej rejestracji. Anita Gałek, trener biznesu, moje flow, ekspert Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, Ekonomia, Biznes. Zapraszamy do wysłuchania.